Rozdziały, chodźcie! Gromadzimy się dzisiaj w naszej parafialnej świątyni, tej najstarszej, aby tutaj świętować jubileusz 130-lecia powstania Straży Pożarnej w Łapanowie. Chcemy w modlitwach objąć wszystkich, którzy przez te lata tworzyli ten zespół straży, którzy swoim życiem służyli ratowaniu życia, mienia ludzkiego. Chcemy prosić dla wszystkich zmarłych radość życia wiecznego, a dla żyjących dziś strażaków chcemy prosić o Boże łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę świętego patrona, którego dzisiaj przywołujemy z tej okazji, i msza święta jest właśnie z formularza o świętym Florianie, męczenniku, patronie strażaków. Niech święty Florian uprasza wszystkim potrzebne łaski, u Boga Bożą opiekę i Boże błogosławieństwo i na to dzisiejsze świętowanie i na dalszą waszą posługę na terenie naszej ziemi łapanowskiej. Niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi i niech was strzeże i otacza swoją opieką. Amen. Dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Sprawa, byśmy razem ze świętymi męczennikami mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech za wstawiennictwem świętego męczennika Floriana Bóg was błogosławi i zachowa od zła wszelkiego. Amen. Niech Bóg sprawi, abyście trwali w katolickiej wierze i mężnie ją wyznawali przed ludźmi. Amen. Niech wam da wieczną radość ze świętymi, których śmierć była cenna w jego oczach. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Szanowni Państwo, przedstawię program uroczystego apelu z okazji jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie. Pierwsze, złożenie raportu przez dowódcę uroczystości młodszemu brygadierowi Pawłowi Sejmej, zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Powitanie zaproszonych gości, wręczenie okolicznościowych adresów, wręczenie odznaczeń, wręczenie okolicznościowych dyplomów, adresy i wystąpienia okolicznościowe, zakończenie uroczystego apelu. Uroczystość uświetni Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy, której kapelmistrzem jest Stanisław Pajor. Dowódcą uroczystości jest druh Paweł Kaczmarczyk. Skład pocztu flagowego. Dowódca pocztu flagowego druh Robert Hojda. Flagowy druh Tomasz Ławecki. Asystujący druh Patryk Hojda. Skład pocztu sztandarowego. Dowódca druh Nowak Piotr. Sztandarowy druh Nowak Daniel. Asystujący druh Dudzic Dawid. Spikerem uroczystości jest druh Wiesław Węglarz. Pododdziały, baczność, na prawo, bacz. Straży Pożarnej w Łapanowie, flagę podnieść. Rok 2017 to kolejna data zapisująca się w historię powstania jednostki OSP w Łapanowie. To kolejny jubileusz, tym razem 130 lat. Pozwólcie, że z tej okazji powitam zacnych zaproszonych gości w imieniu zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie oraz druhów. Witam serdecznie brygadiera Pawła Sejmej, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Witam starszego brygadiera Krzysztofa Kokoszkę, komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Witam drucha Tadeusza Cichonia, wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni. Witam Roberta Roja, wójta gminy Łapanów, prezesa zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łapanowie.
Witam podkomisarza Krzysztofa Cyglarskiego, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. Witam przewodniczącą Rady Gminy wraz z radnymi gminy Łapanów. Witam kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie, księdza prałata, kapelana księdza Tadeusza Jarzębaka. Jednostka strażacka w Łapanowie, jako jedna z najstarszych jednostek na terenie powiatu bochnińskiego, pod ówczesną nazwą Straż Ogniowa Ochotnicza, założona została w 1887 roku przez Kazimierza Siekierskiego i Wojciecha Mączkę, kierownika miejscowej szkoły, który został pierwszym jej naczelnikiem, a Kazimierz Siekierski zastępcą naczelnika. Od samego jednak początku idea ta była, na szczęście nieskutecznie, torpedowana przez ówczesne władze gminy, które dowodziły, że jednostka taka w gminie jest zbyteczna. Ta irracjonalna argumentacja była jednak całkowicie sprzeczna z oczekiwaniami mieszkańców oraz nieuzasadniona okolicznościami, bowiem w latach 1883-1885 wystąpiły masowe pożary, niszcząc niemal doszczętnie całą miejscowość Łapanów. Dzięki jednak zdecydowanej postawie Rady Powiatowej i Starostwa w Bochni starania i oczekiwania druhów stały się faktem. Zatwierdzono założenie jednostki w Łapanowie, zezwalając również strażakom na budowę remizy, przeznaczając na ten cel i teren i subwencję 25 reńskich, z poleceniem, by gmina także wypłaciła 25 reńskich na potrzeby tworzącej się ochotniczej jednostki strażackiej. Straż Ogniowa Ochotnicza w Łapanowie stała się faktem. Przystąpiono do naboru ochotników, uchwalono statut, wybrano jej władzę oraz przystąpiono do prac przy budowie remizy, a także przy kompletowaniu odpowiedniego sprzętu technicznego i ubrań roboczych dla druhów. Prawdziwy rozwój straży nastąpił po II wojnie światowej. Strażacy czynnie włączyli się w odbudowę zniszczeń wojennych oraz w organizację i wyposażenie sprzętowe swojej jednostki. Pierwszym po wojnie samochodem, jakim dysponowała jednostka, był amerykański odkryty samochód Dodge z wojskowego demobilu, którym własnymi siłami i środkami został przystosowany do celów strażackich. Szczególne zasługi w tym zakresie należą do Mariana Sutora, długoletniego kierowcy i mechanika strażackiego, zarazem nauczyciela młodych pokoleń w służbie innym ludziom. Pierwsza kobieta w szeregach łapanowskiej straży od 1938 roku to pani Maria Ziółkowska, dzisiaj z nami tutaj obecna, córka strażaka i sołtysa wsi Kobylec, która po specjalistycznym kursie dla założycielek i komendantek przyszłych żeńskich drużyn OSP stała się aktywną animatorką w powoływaniu takich drużyn na terenie gminy Łapanów. W swoich działaniach organizacyjnych współpracowała z doktorem Stanisławem Mędrychem, który prowadził szkolenia dla tychże żeńskich drużyn strażackich z zakresu niesienia pierwszej pomocy medycznej. Krystyna Nowak, żona Mieczysława Nowaka, bodaj najdłuższego stażem drucha, bo około 65 lat w mundurze strażackim, pełniącego funkcję komendanta OSP, prezesa OSP i komendanta gminnego OSP, która dała straży swych synów, wnuków i prawnuków. Pani Teresa Duda, żona Stanisława Dudy, długoletniego strażaka. Matka, która wychowała 13 dzieci, w którym większość była w straży. To tylko niewielka garść nazwisk, bo nie sposób wymienić wszystkich, bowiem tak naprawdę to wszyscy mieszkańcy gminy,
na przestrzeni tych 130 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej przyczyniali się w mniejszej lub większym zakresie do jej funkcjonowania i rozwoju. Chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej szczególnej postaci, która bez wątpienia wpisze się złotymi zgłoskami w karty pięknej historii naszej łapanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. To druh Paweł Siwiec, druh ochotnik, który zmarł 5 lutego tego roku w wieku zaledwie 29 lat. Ze swego jak krótkiego życia blisko 12 lat oddał służbie drugiemu człowiekowi. W potrzebie, nosząc dumnie mundur OSP Łapanów, gdzie odznaczył się wielką odwagą, opanowaniem i bezinteresownością. My jednak zapamiętamy go przede wszystkim dlatego, że jego całkowite oddanie bezgraniczne, poświęcenie drugiemu człowiekowi, jakie udowodnił swoją służbą w straży, przekroczyło granicę życia. Paweł zdecydował, by w razie niespodziewanej śmierci przeznaczyć organizm jego ciała do transplantacji, dając tym samym szans ratowania życia innym ludziom. W tym miejscu, jako przedstawiciel tutejszej społeczności strażackiej, chciałbym wszystkim instytucjom, władzom państwowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, sponsorom, przyjacielom, członkom wspierającym, a także mieszkańcom gminy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że jednostka, chociaż ochotnicza, dysponuje najnowocześniejszą i w pełni profesjonalną bazą techniczną, sprzętową, a także kadrą wspaniałych, doskonale wyszkolonych i doświadczonych druhów czynnej służby, złożyć serdeczne podziękowanie staropolskim Bóg zapłać. Na zakończenie swojego wystąpienia chciałbym przypomnieć słowa naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, jakie skierował do braci strażackich. Pamiętajcie, że ratując człowieka i ludzkie mienie z narażeniem życia, macie swój udział w gotowości oddawania życia za braci. Jesteście rycerzami świętego Floriana. Gaście pożary, nigdy nie gaście ducha. Dziękuję i przepraszam za troszkę długie wystąpienie. Wyróżnione zostały pani Maria Ziółkowska, pani Krystyna Nowak, pani Teresa Duda, pani Aleksandra Siwiec. Kwiaty otrzymają pani Bernadeta Góral, pani Katarzyna Sutor. Pouczyłam, no dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję. Powodzenia. Dziękujemy za wszystko, co pani zrobiła na Straży Pożarnej. Życzymy dużo, dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za pomoc Straży Pożarnej przez ten rok. Dużo zdrowia życzę. Wszystko najlepsze. Zawsze jestem z wami. Cieszymy się. Syn wie, to ja bym już pędził, ale na gminie to... Dużo zdrowia życzę. Pani Teresa, dobra. Jeleniu, 100 lat i więcej. Nie za dużo. Za to serdecznie dziękuję. A to naszej wychowy, Nowa. Synowi, wnukowi, prawnukowi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szkoda, że nie doczekał. Ale tak się złożyło. Dziękuję. 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 Dziękuję.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 292/43/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna Łapanów została odznaczona medalem honorowym imieniem Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Podpisał prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. O wręczenie medalu proszę druha Tadeusza Cichonia, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, asyście starszego brygadiera Krzysztofa Kokoszki, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Obecnie nastąpi wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych działaczy i członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego nr 10/2017 z dnia 25 marca 2017 roku złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Adam Kaja, syn Władysława, druh Grzegorz Apostoluk, syn Stanisława, druh Wiesław Sikora, syn Stanisława, druh Andrzej Grabacki, syn Stanisława, druh Robert Hojda, syn Mariana. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Tomasz Pacek, syn Zygmunta. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Grzegorz Szostak, syn Stanisława, druh Wiesław Węglarz, syn Józefa, druh Tomasz Pławecki, syn Stanisława. Pododdziały Bacosz odznaczeni złotym, srebrnym i brązowym medalem przed front szyku marsz. Pododdziały Spocznij. O wręczenie odznaczeń proszę druha Tadeusza Cichonia, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bochni, w asyście starszego brygadiera Krzysztofa Kokoszki, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni. Obecnie nastąpi wręczenie odznak strażak wzorowych. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni uchwałą z dnia 6/2007 z dnia 15 maj 2017 rok nadało odznakę strażak wzorowych druhom i druhnom. Szostak Grzegorz, syn Stanisława, Bartłomiej Paszkot, syn Stanisława, Nowak Tomasz, syn Zbigniewa, Stokłosa Małgorzata, córka Pawła,
Tracz Aleksandra, córka Stanisława, Grzyb Maksymilian, syn Stanisława, Stalmach Mateusz, syn Józefa, Kaja Marcin, syn Sławomira, Nowak Patryk, syn Zbigniewa, Muński Grzegorz, syn Ryszarda, Kaczmarczyk Marcin, syn Pawła. Oddziały, baczność, oznaczeni do szyku, stąd, pododdziały, spocznij. Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Opanowie uchwałą nr 5 przez 2017 z dnia 7 kwietnia 2017 nadało odznaki za wysługę lat. 35 lat, druh. Jan Śliwa, druh Zbigniew Nowak, druh Aleksander Paszko. 30 lat, druh Paweł Kaczmarczyk, druh Wojciech Palonek, druh Andrzej Grabacki, druh Krzysztof Duda, druh Piotr Nowak. O wręczenie odznak proszę Roberta Roya, wójta gminy Łapanów, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Łapanowie, druha Tadeusza Cichonia, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni w asyście starszego brygadiera Krzysztofa Kokoszki, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni. Podziękowaniami okolicznościowymi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opanowie wyróżnione zostały. Szanowni Państwo, Paweł Łosiowski, Wojciech Łosiowski, Bogdan Rojowicz, firma System Dróg Lubomir. Pan Dariusz Stuleczny, Tokwes Grabiec. Pan Toporkiewicz Józef, Ubojnia Tur Kobylec. Pan Andrzej Dedio, Ubojnia Masarnia, Wyrób, Sprzedaż Mięsa i Wędlin Kobylec. Szanowni Państwo, Ewa i Robert Wakula, firma Rolwód Kobylec. Pan Stanisław Zdyl, firma handlowo-usługowo-budowlana Łapanów. Pan Mariusz Bukowiec, firma usługowo-produkcyjna Kobylec. Pan Jan Śliwa, cukiernia Łapanów. Pan Piotr Głowacki, firma Telesfor. Pan Mirosław Satoła, firma usługowo-transportowa. Pan Stanisław Kaczmarczyk, Instalwód Łapanów. Pani Krystyna Bogacz, dyrektor oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Łapanowie. Proszę wyróżnionych o wystąpienie do dekoracji. Szanowni Państwo, druhny druhowie, zaproszeni zacni goście. Chciałem serdecznie podziękować dla oznaczonych, wyróżnionych za wysługę lat, a szczególnie za odznaczenie jednostki OSP w Łapanowie tak wysokim oznaczeniem, jakie otrzymaliśmy dzisiaj.
Serdecznie podziękowanie składam dla prezesa Zarządu Głównego OSP w Warszawie i wszystkim, którzy do czego się przyczynili, a szczególnie strażacy, bo wy na to zasługujecie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dostojni goście, druhny, druhowie, mieszkańcy Łopanowa, w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadiera Stanisława Nowaka, chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu. 130 lat to rzeczywiście szmat czasu. Prezes tutaj Jan Kulik przedstawił bardzo bogatą historię Waszej jednostki i tak jak wspomniał, zaczynaliście od wozu konnego z sikawką ręczną, a dzisiaj możecie się pochwalić nowoczesnym sprzętem specjalistycznym, nowymi samochodami bojowymi, który służy Waszej społecznej, lokalnej tutaj społeczności. Wasza jednostka jest jedną spośród 387 jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Województwa Małopolskiego. Jest to elitarna grupa, która spełnia bardzo wysokie wymagania, zarówno sprzętowe, jak i zasoby ludzkie. Wasze przeszkolenie, doświadczenie jest wykorzystywane podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i niesiecie pomoc o każdej porze dnia i nocy. Za to Wam serdecznie i szczerze gratuluję. Życzymy Waszej jednostce dalszych osiągnięć i sukcesów. Proszę przyjąć serdeczne strażackie pozdrowienia, a Wam, druhny, druhowie, przede wszystkim dobrego zdrowia, satysfakcji z pracy społecznej, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni, Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. Dziękuję bardzo. Straży Pożarnej na co dzień, dając przykład i świadectwo wielkiego poświęcenia oraz wspaniałej służbie dla ojczyzny, realizują jakże wzniosłe przesłanie Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Tradycyjna nazwa Waszej pracy wynika z tego, że walczycie z pożarami. Współczesność dodała Wam jednak nowych zadań. Strażacy ratują dziś powodzian, usuwają zagrożenia chemiczne, ratują ofiary wypadków, wykonują wiele innych, często niebezpiecznych zadań. Dla jednostki na 130-lecie na ręce Pana Prezesa chciałem przekazać okolicznościową deskę. Ochotnicza Straż Pożarna w Łapanowie z okazji jubileuszu 130-lecia istnienia jednostki najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za pełną poświęcenia służbę oraz trud wkładany w ratowanie życia i mienia ludzkiego. Składa Robert Roy, wójt gminy Łapanów. Jednocześnie składam wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy w ciągu tych 130 lat z ogromną pasją, zaangażowaniem i z wyobraźnią pracowali na rzecz drugiego człowieka. Wielu zasłużonych druhów odeszło już z tego świata. O nich również nie wolno zapomnieć. Bo to właśnie oni przed laty tworzyli jednostkę, a na przestrzeni dziesięcioleci z pewnym poświęceniem ratowali ludzkie życie i dobytek. W tym jubileuszowym dniu życzę jednostce dalszego rozwoju, realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z podejmowania działań. Niech święty Florian chroni Was przed niebezpieczeństwem i dodaje sił do pracy na rzecz mieszkańcom gminy Łapanów. A Wasza praca zawsze niech będzie Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Obecnie nastąpi złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości, defilada pododdziałów, odprowadzenie sztandarów i
wiązanie szyków przez dowódcę uroczystości, a po nim można będzie dokonać wpisów do księgi pamiątkowej, która znajduje się na stoliku obok trybuny zaproszonych gości. Pod oddziały. Patrz, na prawo. Patrz. Panie brygadierze, dowódca uroczystości, druk Kaczmarczyk melduje. Pod oddziały po apelu z okazji 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie. Dziękuję. Proszę. Dziękuję.